Witam serdecznie. Większość pewnie z Państwa zastanawia się, co robi fryzjer na takiej konferencji. Być może przyjechał kogoś uczesać? Niestety tak nie jest. Patrząc po licznym gronie ZAX-u, pewnie jest to inna sprawa. Rok temu też się zastanawiałem, co wspólnego może mieć fryzjer z prawem autorskim. Do momentu, dopóki okazało się coś innego, że fryzjer w Polsce nie zarabia na usługach fryzjerskich, a zarabia na rozpowszechnianiu utworów muzycznych, o co byłem skarżony przez ZAX przed sądem. Zawsze wydawało mi się, że fryzjer to taki zawód, który poprzez swoje umiejętności, poprzez swoją kreatywność potrafi uszczęśliwiać inne osoby, tak? Po to głównie przychodzą kobiety, żeby zmienić wygląd, lepiej się poczuć i dobrze wyglądać. Przez lata dążyłem do tego, ucząc się w najlepszych szkołach fryzjerskich, aby osiągnąć to, co mam obecnie. Także dążyłem do perfekcyjności, żeby być dobrym w tym zawodzie. Był to dzień jak co dzień, normalny dzień pracy u fryzjera. Ja plus klientka. W oddali gra radio, klient rozmawia z fryzjerem o fryzurach, o życiu, o tym, o czym się rozmawia z kimś, kogo się zna wiele lat. Wchodzi, myślałem, klient do fryzjera, okazuje się, że to jest kontroler ZAX-u. Przedstawił się, powiedział, że słucham radia. Ja powiedziałem, tak, słucham radia i co z tego? Pan powiedział wtedy, że no niestety, słucha pan radia, nie ma pan umowy licencyjną z nami podpisanej, czyli łamie pan prawo autorskie, ponieważ rozpowszechnia pan utwory muzyczne podczas świadczenia usług fryzjerskich. Ja powiedziałem, że dla mnie to jest absurdem, ponieważ opłacam abonament radiowo-telewizyjny i to uprawnia mnie do słuchania radia podczas swojej pracy. Pan twierdził zupełnie inaczej. Twierdził, że łamie prawo autorskie i muszę podpisać umowę z ZAX-em i opłacać miesięczne opłaty na rzecz ZAX-u, tak zwane tantiemy. Nie zgodziłem się z tym, opuścił mój lokal, po paru tygodniach otrzymałem pismo z ZAX-u wzywające do podpisania umowy. Powiedziałem dosyć z tym, skontaktowałem się ze swoim adwokatem, przedstawiłem dokumenty, które otrzymałem od ZAX-u. Adwokat przejrzał to, powiedział, że musi dokładnie zapoznać się z prawem autorskim i udzieli mi odpowiedzi, co z tym możemy zrobić. Po konsultacji z adwokatem potwierdził mi, że... Chwileczkę. Że mogę być spokojnie, ponieważ prawo autorskie mówi, że oczywiście artystom należy się wynagrodzenie za swoją twórczość, aczkolwiek prawo autorskie ma także odstępstwo od tego, co zostało napisane w artykule 24 punkt 2 prawa autorskiego. Mowa o tym, że wolno rozpowszechniać utwory muzyczne w miejscach ogólnie dostępnych, jeżeli nie uzyskuje się z tego korzyści majątkowych. I tu mnie uspokoił mój adwokat, stwierdzając, że nie zarabiam na puszczaniu muzyki w swoim studiu fryzjerskim. To wszystko wydarzyło się w styczniu 2013 roku. Odpuściłem temat, myślałem, że jestem już spokojny. Nastał maj 2013 roku, ponownie wszedł kontroler ZAX-u, stwierdzając takim szyderczym stwierdzeniem, co, dalej gra radio. Ja powiedziałem, gra radio, bo lubię sobie słuchać podczas swojej pracy. Pan ponownie mnie straszył, że muszę podpisać umowę z ZAX-em, jeżeli nie, zostanie wytoczony mi proces. Ja powiedziałem, proszę bardzo, spotkajmy się w sądzie, będziemy udowadniać, kto ma rację. Po 2 miesiącach kolejnych otrzymałem już pismo od mecenasa Zubera, który jest obecny na sali. Ponownie byłem straszony, że muszę podpisać umowę z ZAX-em, ponieważ łamie prawo autorskie. Jeżeli nie podpiszę umowy, sprawa trafi do sądu. Ponownie odpuściłem sprawę, powiedziałem, niech się toczy, co się ma toczyć, aż pewnego pięknego dnia w listopadzie 2013 roku dostałem pismo z Sądu Okręgowego w Świdnicy. Był to tak zwany sądowy nakaz zapłaty. ZAX szalał nadal, jak się okazuje, złożyli do sądu dokumenty, aby sędzia wydał na mnie tak zwany sądowy nakaz zapłaty. Co też uczynił sędzia, zrobił to niczym z automatu. Nikt nie przejrzał dokumentów dokładnie, nie zastanowił się nad tym, został wydany sądowy nakaz zapłaty. Jedyną moją możliwością było odwołanie się od tej decyzji, co też uczynił mój adwokat. Złożył odwołanie od sądowego nakazu zapłaty. W tym momencie rozpoczęła się moja walka z ZAX-em i udowadnianie przed sądem, że fryzjer w Polsce nie zarabia na puszczaniu muzyki, ponieważ nie jest dyskoteką, a zarabia na świadczeniu usług fryzjerskich. To, co ciągle powtarzałem, kryzys w Polsce i na świecie, każdy szuka, na czym tu się można dorobić. Stwierdzili, że będą chodzić po zakładach drobnych usługowych,
na których będą ściągać tantiemy, pieniądze, mówią, że dla artystów. Nim się rozpoczął proces za ich, zacząłem działać w sposób, który pokaże moją rację. Umieściłem na ścianach mojego salonu informacje. Klienci korzystający z usług proszeni są o niesłuchanie radia, muzyka tylko dla personelu. Dodatkowo kupiłem stopery do uszu i powiedziałem, że będę zatykał klientom uszy, aby nie mieli możliwości słuchania muzyki, skoro łamią prawo. Zatkam uszy klientom i będzie spokój. Kolejnym etapem walki było zbieranie oświadczeń od klientów. Każdy chętnie podpisywał się pod oświadczeniem, że nie przychodzi do mnie słuchać muzyki, a przychodzi korzystać z usług fryzjerskich. Procesem bardzo zainteresowały się media. Radio, telewizja, gazety, gdyż okazał się to proces precedensowy i każdy był zainteresowany, jak potoczy się ten proces, jakie stanowisko zajmie sąd. Nikt nie wierzył w wygraną, nikt nie wierzył, że tak mała firma jest w stanie pokonać potężny ZAIX. Przed rozpoczęciem procesu okazało się coś ciekawego. ZAIX złożył dowód w sprawie sądowej, a mianowicie okazało się, że pracownik ZAIX podczas kontroli filmował mnie bez mojej wiedzy i bez mojej zgody. Było to dla mnie jasnym przekazem, że firma ta jest w stanie zrobić wszystko, nawet posuwać się do czegoś takiego, co można określić łamaniem prawa, jeżeli się filmuje kogoś z ukrytej kamery, bez informowania tej osoby, że jest filmowana. Przed sądem pracownik ZAIX na pytanie sędziego, dlaczego filmował mnie bez mojej wiedzy i zgody, odpowiedział, że filmował dla swojego bezpieczeństwa. Wynika z tego, że miałem coś zrobić temu panu. Widocznie wyglądam bardzo groźnie i być może miałem go pobić. Walcząc przed sądem argumentami, musiałem przedstawić dokumenty finansowe sprzed wielu lat, udowadniając przy tym, że muzyka nie podniosła mojego dochodu. Sąd przyjął oświadczenia blisko 300 osób, które podpisały się pod dokumentami, że nie przychodzą do fryzjera słuchać muzyki. Powołaliśmy się na wyroki sądowe, które już zapadły w różnych podobnych sprawach przed sądami polskimi, a także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dentysty z Włoch, gdzie w podobnym procesie był skarżony jak ja. Podobna firma chciała udowodnić, że do dentysty pacjenci przychodzą przez muzykę. Czy państwo chodzicie do dentysty słuchać radia? Ciekawością procesu było stwierdzenie pracownika ZAIX, że grozi mi 3 lata więzienia za rozpowszechnianie muzyki. Może ZAIX chciał zamknąć fryzjera za słuchanie radia podczas pracy. Pierwszy proces zakończył się po 3 rozprawach, a orzeczenie wyroku emitowały wszystkie media w Polsce jako sprawę precedensową. 14 kwietnia 2014 roku sędzia Jacek Scherer Sądu Okręgowego w Świdnicy wydał precedensowy wyrok, oddalając wszystkie oskarżenia ZAIX. Dodatkowo sędzia obciążył ZAIX kosztami procesu. W wyroku sędzia stwierdził, po pierwsze, w małym zakładzie usługowym nie może być mowy o publicznym rozpowszechnianiu muzyki, ponieważ nie ma tam ani publiczności, ani znacznej ilości osób, które przychodzą w określonych godzinach. Nikt tam nie siedzi, nie czeka godzinami, tylko przychodzi, korzysta z usługi i wychodzi. Sędzia powołał się na artykuł 24 punkt 2 prawa autorskiego, że wolno rozpowszechniać utwory muzyczne w miejscach ogólnie dostępnych, jeżeli nie uzyskuje się z tego korzyści majątkowych. Sąd stwierdził jednoznacznie, że nikt nie wybiera zakładu fryzjerskiego przez to, że można tam posłuchać muzyki. Każdy patrzy na jakość świadczonych usług, kompetencję personelu, odległość od miejsca zamieszkania, cenę. Kolejne stwierdzenie, że nie wolno obywatelowi ograniczać prawa do informacji, a takie prawo daje nam Konstytucja Polski. Każdy obywatel ma prawo słuchać wiadomości, wydarzenia, co dzieje się w kraju i na świecie. Fryzjer nie będzie ściszał radia za każdym razem, kiedy pojawi się tylko muzyka w radiu. To, co ja jeszcze podkreślałem, żyjemy w tak niebezpiecznych czasach, że nie chciałbym wrócić do domu i dowiedzieć się wieczorem, że jest trzecia wojna światowa. Dodatkowo sędzia powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i stwierdził, że jako państwo w Unii musimy respektować to prawo. Tak się zakończył pierwszy proces i przegrana ZAIX. I to spowodowało lawinę medialną pokazującą, jak to ZAIX chce się dorobić na drobnych zakładach usługowych. Niestety, ZAIX nie dał za przegraną i złożył odwołanie do sądu apelacyjnego. I po raz kolejny przegrali w całości w dniu 29 sierpnia 2014 roku sędzia Jacek Gołaczyński z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu podtrzymał wyrok Sądu Pierwszej Instancji. A więc 29 sierpnia 2014 roku wyrok stał się wyrokiem prawomocnym. ZAIX nie może żądać pieniędzy od fryzjera za słuchanie muzyki podczas pracy.
Jestem szczęśliwy. Udało mi się udowodnić, że można pokonać Goliata, jakim jest Zaix. Że jest to możliwe, a z kolei Zaix nie jest świętą krową, która może robić w Polsce co chce. Jest prawo i są odważni sędziowie, którzy potrafią wydać mądre wyroki. Po wygranym procesie otrzymuję mnóstwo telefonów od innych zakładów usługowych z prośbą o pomoc, co trzeba zrobić, żeby nie dać się Zaix i innym organizacjom zbiorowego zarządzania. Jak dochodzą mnie słuchy, firmy te działają na zasadzie zastraszania. Nachodzą zakłady usługowe, straszą, że trzeba płacić, bo w ten sposób jest łamane prawo autorskie, jeżeli właściciel nie podpisze umowy, zostanie na niego nałożona kara i tak dalej. Pytanie do Państwa, po co chodzicie do fryzjera? Idziecie posłuchać muzyki? Do dentysty też idziecie posłuchać muzyki? A może idziecie do filharmonii i ścinać włosy? Idiotyczne, prawda? I mój notatnik przestał działać, chwileczkę, bo zaraz nadmienię, do czego służy ten notatnik. Chwilę cierpliwości, skoro byłem taki oczekiwany. Zastanawiam się, do czego prowadzi to wszystko, skoro czytam, że Zaix wypłaca artystom 1300 zł miesięcznie, a pensja pracownika Zaix 10,5 tysiąca. Nie wiem, dla kogo zbierane są te pieniądze. Czy dla artystów, czy dla pracowników Zaix? Czy może Zaix chce dorabiać się na fryzjerach? Kolejny ciekawy temat ostatnich tygodni. Smartfony i tablety. Teraz przed Państwem korzystam ze smartfonu, który jest dla mnie notatnikiem. Co się okazuje, przy kupnie nowego będę zmuszony do zapłacenia podatku za to, że będę mógł kopiować muzykę. I znowu okazuje się coś, co nie robię, jak podczas mojego procesu. W zakładzie pracy rozpowszechniałem muzykę, teraz kupię sobie smartfon, gdzie jest dla mnie notatnikiem, a będę skazany na zapłacenie podatku, bo będę mógł kopiować dodatkowo muzykę. A jak czytam, jest mowa o 300 milionach złotych. Więc pytanie, co z tym trzeba zrobić? Ale widzę, że to bardzo zaciekawiło całe grono, pojawienie się tak licznego grona Zaixu. Jestem szczęśliwy, że żyję w Polsce, że są mądrzy sędziowie, wydają mądre wyroki, a Zaix niestety musi respektować prawo polskie i wyroki sądowe. Dziękuję bardzo.